cały dzień pracy za nami. Pracy przy wyścigu Tour de Pologne, 80. edycja na 95-lecie. Kiedyś już wymienialiśmy te wszystkie jubileusze, ale... Jeszcze kilka tam się pojawiło. Jak patrzymy w książkę wyścigu, to tam są 30-lecie. On ich przybywa po prostu. Jest tego sporo, tak jest. Ale to jest bardzo pozytywne w tym wszystkim, bo mam wrażenie, że jednak ten wyścig jest takim dobrem narodowym, jeśli chodzi o polski sport w ogóle. I promocję regionu. Wyjechaliśmy już z Dolnego Śląska. Dziś przenieśliśmy się na Opolszczyznę. Etap ze Strzelina do Opola. Etap rzekomo prosty, łatwy i przyjemny, a potem się okazuje, że prognoza pogody płata takiego figla w postaci silnego wiatru. Miały być ranty? Ale były ranty. Były, ale nie za bardzo. To znaczy jeden chyba z tego, co słyszeliśmy, że tam grupa Ineos ułożyła rant, ale jakoś tak nie wyszło do końca. No tak, peleton zachował czujność, nie udało się temu wachlarzowi odjechać, oddzielić, uciec. W związku z tym nie powstały żadne różnice, bo finiszowała grupa w Opolu. Finisz efektowny, bardzo szybki. Górą Olaf Koi z Jumbo-Visma. Zresztą człowiek, który niejednokrotnie już udowadniał, że jest jednym z najlepszych sprinterów na świecie i potwierdził to tutaj, biorąc pod uwagę na przykład ten poznański etap, pierwszy etap tegorocznego turu, to przecież on był wymieniany w roli faworytów i dzisiaj potwierdził to, że jest bardzo mocny. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski zajął 12 miejsce, bo jak sobie pomyślimy o tym dzisiejszym etapie, to ja tylko dodam, że tam była czteroosobowa ucieczka, dwóch Polaków, później złapana. Zresztą jak to jest na tych płaskich etapach? Tutaj liczyliśmy, że może się wydarzyć nieco więcej, biorąc pod uwagę właśnie ten wiatr, ale on w pewnym momencie wiał w plecy. I to tak, powodowało... Ostatnie 20 km podobno już była jazda z wiatrem. Co spowodowało, że po prostu już do mety dojechał peleton, może taki rozciągnięty peleton, nie taki zwarty, a rozciągnięty. A to bo dlatego, było bardzo szybko. Bo było piekielnie szybko i ten dojazd do ostatniej prostej, to był dojazd już w Opolu, 90%, 90 stopni skręt w prawo i 400-450 metrów do mety, co spowodowało, że on oczywiście się rozciągnął. No i na końcu było bardzo efektownie Olaf Koi. Ktoś tam spać nie może, tak jak my. A kolarze może? Czyli kolarze. Kolarze. Czyli kolarze. No i właściwie kończymy ten dzień. Tutaj jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, niewiele się wydarzyło. Matej Mohoricz cały czas liderem, Rafał Majka i Almeida tracą po 10 sekund, Kwiatkowski traci sekund 12. Majka już powtarza tak naprawdę, że on już jedzie na Almeidę w tym wyścigu. Pewnie jutro się jeszcze pokusi o to, by powalczyć na tym górskim etapie, bo czuje, że on ma moc. Ale zrobił już to, co chciał zrobić, czyli wygrać etap. Teraz niech walczą inni o zwycięstwa. Tutaj oczywiście grupa Mohoricza nie powiedziała ostatniego słowa, bo oni jutro będą chcieli się pokazać także, żeby zachować koszulkę lidera, albo jeszcze zyskać nawet, bo na papierze Almeida i Kwiatkowski są po prostu lepszymi kolarzami niż Mohoricz w jeździe indywidualnej na czas. Więc jutro zapowiada nam się genialny etap, także z Pszczyny, z przepięknej Pszczyny, z rynku. Do pięknego Bielska Białej. Z podjazdem. Beskidy, przez przepiękne Beskidy, trzeba przyznać. Więc będzie to etap arcyciekawy, ponad 3000 metrów przewyższenia. Runda w Bielsku, więc zapraszamy serdecznie po południową porą właśnie gdzieś tam się ustawić przy trasie, na podjazdach. 7:20, nasze studio poranne, w którym Czesław Lang przedstawi, jak wygląda trasa, jak, gdzie warto się ustawić, aby tak zastrzyc uszami, sugerujemy, i po prostu wybrać się gdzieś na któryś z podjazdów i pokibicować, czy to Rafałowi Majce, czy Kwiatkowi, czy jeszcze, przecież mamy kilku innych zawodników, którzy tam się cały czas streszczają, walczą, atakują i uciekają, bo są ambitnymi, młodymi ludźmi. Kończymy? Tak. Już tak, dobrze. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Pozdrawiamy, do jutra. Do zobaczenia.